Witajcie, 13 odcinek Miejskiego Pressingu. Mamy nadzieję, że nie pechowy. Maciek Matwiej. Dzień dobry, witam. Paweł Jantura, witajcie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Andrzej Dodeło, przewodniczący Rady Nadzorczej Miedź Legnica SA. Witamy panie Andrzeju i dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Witamy na pokładzie Miejskiego Pressingu. Witam państwa, dziękuję za zaproszenie. Przed nami święta, ale święta pracowite, bo drugi dzień świąt, Miedź Legnica, Zagłębie, Sosnowiec, także nie ma żartów, gramy dalej. Za nami runda zasadnicza, 11 miejsce Miedzi. Panie Andrzeju, jest pan zadowolony z tego 11 miejsca? Ta runda zasadnicza na plus, na minus. Ciekawi jesteśmy. To znaczy myślę, że tu liczy się cały sezon i to będziemy w kategoriach zero-jedynkowych go rozpatrywać. Będziemy zadowoleni, jak zrealizujemy cel, więc z tą oceną wstrzymam się po zakończeniu całego sezonu. Po prostu jeśli ta pozycja wyjściowa wystarczy nam do utrzymania, to tak będę zadowolony. Natomiast no, uważam, że mogliśmy mieć kilka punktów więcej i wówczas mielibyśmy w zasadzie te cele zupełnie inne, także szkoda mi trochę tych straconych szans. A z drugiej strony, no, gdyby mecz w Gdyni trwał 88 minut, to też inaczej byśmy patrzyli na ten moment. Także wstrzymajmy się, że z ocenami walczymy. Mamy bardzo ważny mecz w Sosnowcu, mamy 7 bardzo ważnych spotkań. Pozycja wyjściowa nie jest najgorsza, ale tutaj nikt się nie podda, więc no, trzeba sobie po prostu wywalczyć to misję na boisku. Wtedy powiem, że będę zadowolony. Panie Andrzeju, ale właśnie, bo prezes Dominik Nowak, trener, przepraszam. Jeszcze prezes, Dominik Nowak jest. Tak jest, tak, chyba że taki układ z Krakowi. No, Michał Probierz też jest wiceprezesem, tak, trenerem. Tak, ale trener Dominik Nowak komunikował dość mocno, że walczymy o tę ósemkę, tak? Więc czy to 11 miejsce to jest optimum na dzień dzisiejszy z tym składem? Znaczy, myślę, że myśmy komunikowali dosyć jasno, że dla nas najważniejsze jest utrzymanie w tym pierwszym sezonie i taki był cel od początku. To oczywiste, że bycie w ale o tej ósemce jednak była mowa. Znaczy, na utrzymanie daje ósemkę, więc o tym mówiliśmy, że no, to dobrze by było być, bo wtedy to automatycznie gwarantuje utrzymanie, ale nasze cele są dostosowane do naszych możliwości i tym, co na ten dzień dzisiejszy tym celem jest utrzymanie. My mamy kadrę zespołu, myślę, nie gotowo na walkę o wyższe cele. Także patrzcie skromnie. To ja lubię trenerów, którzy stawiają wysokie cele przed zespołem. Ja zawsze też, kiedy jestem na spotkaniu z zespołem, to staram się motywować ich do tego, żeby wyznaczali sobie cele na najwyższe, bo nie osiągnie się celów, których sobie nie postawi, to przez przypadek się nie zrobi i zawsze warto, więc to rozumiem. Te słowa trenera, takie buńczuczne, mocne, one miały też dodać otuchy zespołowi, ale to tak, to patrząc realnie, to od początku naszym celem jest utrzymanie i dążymy do tego celu, co nie oznacza, że no, nie zagraliśmy kilku dobrych spotkań, bo zagraliśmy na wysokim poziomie i to cieszy. Zagraliśmy też kilka słabych, bardzo słabych spotkań, które no, nie powinny się zdarzyć, także to wnioski będziemy wyciągać po sezonie. Miedzi na dzisiaj nie stać na miejsca 7, 8, 9, 6, 8 powiedzmy. Nie stać tego zespołu. No. Sportowo nie stać? Tego zespołu chyba nie, no bo obiektywnie zajmujemy 11 miejsce, natomiast jaka będzie sytuacja, to już będzie zależało od tego, jacy przyjdą zawodnicy, wiadomo, że na pewno pojawią się nowi, na pewno zależy, kto ktoś odejdzie z tego zespołu, bo tutaj no, kilku zawodników się pokazało z bardzo dobrej strony i zobaczymy, czy będziemy w stanie ich utrzymać, także to szereg rzeczy się na to składa. Na pewno jesteśmy takim zespołem, na dzień dzisiejszy takim potencjalem, że nie możemy z góry zakładać, że będziemy wierzyć o wysokie cele. Natomiast w tym składzie, w tym roku personalnym, gdyby któryś z napastników nam odpalił i powiedzmy ta defensywa spisywała się trochę lepiej, no to nie dużo trzeba by było, żeby ten skok do tej drugiej grupy przejść, bo przecież no, mieliśmy kilku, co mam Forcela, nie ma nikt. Takiego zawodnika jak Forcel w lidze nie ma nikt. Większość z klubów ma tych napastników takich bardziej skutecznych, ale na przykład takiego pomocnika, który uderzy z każdego miejsca i jest zagrożeń, nie ma. Więc my swoje, a to tym mamy. Teraz, jeśli uda się do tego zespołu dodać kilka elementów, to na pewno jesteśmy w stanie tutaj w tej lidze też powalczyć o wyższe miejsce. Panie prezesie, a rotacje w składzie już w trakcie sezonu, czy to do końca było, to była potrzeba chwili tu i teraz, czy to było przemyślane, bo to takie z punktu widzenia analizy piłkarskiej było trochę niepokojące, tak? Szczególnie w formacji obronnej, szczególnie na bramce, no to tutaj trener Dominik Nowak dość mocno roszował, jak pan stosunkuje się? Szukał rozwiązań.
Znaczy wydaje się, że trzeba szukać rozwiązań wtedy, kiedy coś funkcjonuje źle, a nam ten blok defensywny czy na bramce, no nie mieliśmy stabilności, w związku z tym trener, korzystając z tych, których ma, wartował. To jasne, że najlepiej, kiedy zespół jest stabilny, obrona ze sobą zgrana i to wszystko wtedy funkcjonuje efektywnie, natomiast no jeżeli funkcjonuje źle, no to wtedy to trzeba coś robić. I to takie są chyba oczekiwania i moje, i kibiców, że kiedy nie idzie, to staram się. Na jesieni, pod koniec rundy, zagrało to dobrze, ponieważ po prostu była ta stabilizacja i zespół tracił mało bramek. Niestety wiosną to jak gdyby troszeczkę się posypało. Posypało się, no i znowu trzeba było szukać tych optymalnych rozwiązań. Monteiro do nas trafił późno, więc tutaj trener go dosyć długo wdrażał, teraz zagrał dopiero pierwszy mecz, więc no to, tak to już jest, że nie szuka się stabilizacji tam, gdzie coś nie działa, nie funkcjonuje. Także ja uważam, że to było dobre, szukanie tego optymalnego składu w tej sytuacji. Andrzeju, tego pan oczekiwał od Ekstraklasy? Tak, tego się pan spodziewał, no bo już mi, no sezon jest powoli na finiszu, no powoli zbliża się do końca, no, na pewno bliżej końca niż początku. I co to takie, te zderzenie z realiami Ekstraklasy, to jest to, o czym pan myślał latem ubiegłego roku? Tak, to jest. Czy coś pana zaskoczyło? Nie, poziom jest wyższy, błędy kosztują bardziej, to tak jak w pierwszej lidze byli, czasami strata tak. piłki. To chyba ta różnica jest zasadnicza. To tak, a tutaj no błędy czy wystawienie piłkarza, który jest w słabszej dyspozycji, no, to wszystko kosztuje bardziej, także to trzeba sobie zdać sprawę, ten poziom jest wyższy. To się wydaje, że jak zespół wchodzi, czasami Benjaminek sobie radzi, a ten Benjaminek często wymienia najsłabsze ogniwa, wprowadza lepsze ogniwa i to inny zespół jest praktycznie. My też jesteśmy innym zespołem, mamy niektórych piłkarzy takich samych, ale można powiedzieć, że jesteśmy innym zespołem niż byliśmy w pierwszej lidze, zdecydowanie silniejszym, bo to nawet pokazują te mecze, Sandecja jest chyba na 6 miejscu w tabeli, my się tam pojechali i jeszcze nie najsilniejszym składem, bo trener rotował i tam w ogóle mecz absolutnie pod kontrolą 3-0, to żeśmy tak pewnie to nie wygrywali na wyjazdach z czołowymi zespołami, nawet jak awans robiliśmy. Zespół jest silniejszy, Ekstraklasa jest silniejsza, tego oczekiwałem. Oczywiście pewne były elementy, które zwróciły moją uwagę, że nie byli w tej Ekstraklasie do tej pory. Bardzo sprawna organizacja, bardzo dobra prawa, duże, to tak niby się na zewnątrz to oglądało, ale będąc tutaj tak, to widać, że to zainteresowanie jest zdecydowanie większe, jest to inny świat, zdecydowanie. To po prostu nie ma nawet co porównywać, bo to ilość tych dziennikarzy, którzy dzwonią, nagrywają wywiady, to już dla mnie, nawet dla mnie jest to uciążliwe, bo jest tego dużo. Czy dla trenera, dla zespołu jest spółka Ekstraklasa, pieniądze też zupełnie inne i, no właśnie, i nagle trzeba politykę prowadzić. No właśnie, bo pan wspomniał, użył słowa koszt, też jest kosztowniejsza ta Ekstraklasa, jeżeli chodzi zdecydowanie, o finanse. Tego tak. Chcieliśmy panowie, tak? No, tak. Źródła przychodów też jest więcej, nie? To jest oczywiste. Jak to wygląda od tej strony właśnie finansowej? Bo wiemy, że tyle, że Miecz jest klubem o najniższym budżecie w całej Lotto Ekstraklasie. Czy jest szansa na zwiększenie tego budżetu, na to, żeby na przestrzeni na przykład kilku lat, bo zakładamy oczywiście tutaj wszyscy zgodnie, chyba że Miedź w Ekstraklasie się utrzyma. W takim razie, czy jest szansa na zwiększenie tego budżetu? Oczywiście, taki jest też plan, tak, że my myśmy w ciągu z awansu podwoili jakby budżet od razu, więc najniższy budżet jest na dzień dobry dwa razy większy i teraz na przyszły rok planujemy budżet już o kilka milionów większy, także tak, oczywiście to raz, że z tytułu umów o prawa telewizyjne będziemy dostawać więcej pieniędzy, jak będziemy w tej Ekstraklasie, myślę, tam jest ten ranking też pięcioletni i tam z tego rankingu będziemy mieli co roku wyższą kwotę. Dwa, że też no, coraz lepiej sobie radzimy na tym rynku sponsorskim, poszukiwaniu sponsorów tutaj też. No i tutaj najważniejsze źródło to polskie kluby teraz dosyć aktywnie działają na rynku transferowym i my też będziemy zawodników transferować w tej chwili. Takim pierwszym naszym piłkarzem, którym jest duże zainteresowanie, jest Kamara i to w zasadzie gdybyśmy go chcieli sprzedać, to od razu mamy chętnych, bo to już kilku prezesów klubów mnie dużo bogatszych od nas zaczepiało, Są to kluby z Ligi Zachodnioeuropejskiej? Są, też jest zainteresowanie, już mamy też skautów z Ligi Zachodnioeuropejskiej, też, którzy obserwują, także to jest rynek. A jak Kamara ma skonstruowany kontrakt, przepraszam? Ma 3-letni kontrakt, czyli zostało jeszcze 2 lata, my nie wprowadzamy Czyli mieć zarobi na Humanie? Tak, oczywiście, bo nie mamy żadnych klauzul, natomiast mamy umowę, tak jak z każdym piłkarzem, że jeżeli pojawi się ofery, to oczekiwanie menadżera piłkarzy jest takie, że się dogadamy, ponieważ po prostu oni tutaj chcą się wypromować, przychodzą z takim celem do Legnicy, my to oczywiście też umożliwimy, ale jak jest dobry piłkarz, no to też
będziemy się starali go przekonać do tego, żeby jeszcze pograł w Legnicy, no bo to jest też dla nas dobre mieć piłkarza. Także to będziemy, także z tych elementów, z tych źródeł różnych, które się pojawią w Ekstraklasie, liczymy na to, że ten budżet będziemy systematycznie wzmacniać. Panie Andrzeju, a tak podsumowując już temat drużyny, personalny plus, Kamara, Forsell czy ktoś inny w ocenie prezesa? No myślę, że zdecydowanie Forsell. Prezesa kibica. Tak, przede Forsell, bo on nam daje ważne bramki i to już nie tylko jest ważne ze względu na bezpośrednie punkty, tylko na to, że ciągle coś musi wysoko wychodzić. Jak Forsell ma piłkę, ciągle musi doskakiwać, to w innych miejscach boiska pojawią się przestrzenie, nie do końca to umiemy wykorzystać, ale no tak jest, że pod tego Forsella muszą wyjść obrońcy wysoko i do tego podwoić, on też potrafi też z wodem jak gdyby się uwolnić. Także to zdecydowanie piłkarz numer jeden, największa nasza gwiazda i tak jak mówię, to jest zawodnik, którego nie ma w polskiej ekstraklasie, nikt takiego piłkarza, który po prostu w taką regularnością trafia. Jeszcze on przecież, gdyby nie wspaniała forma z Rachidańska Kuciaka, to inny bramkarz, to by tam jego dorobek byłby większy. Niezaliczony mu bramkę z Górnikiem Zabrze, bo tam od słupka, ale to też jego gol w zasadzie. Także no tutaj ten dorobek jest jego ogromny dla zespołu i trudno sobie wyobrazić ten dzień dzisiejszy, gdzie byśmy byli bez Forsella, także to zdecydowanie. Kamara oczywiście to jest zawodnik, który pokazał się w ostatnim czasie, miał się pokazać, no bo to piłkarz nieprzypadkowo debiutuje w kadrze Barcelony. To widzieliśmy, że on potencjał ma i teraz ten potencjał wykorzystuje, ale jeszcze od strony efektywności oczekujemy więcej. I myślę, że on jest w stanie nam dać więcej, strzeli pierwszego gola. Liczymy bardzo mocno na to, że dołoży te statystyki też do swojej dobrej gry, bo on tak jak Roman ma też uderzenie. Znaczy, no pokazał w ostatnim meczu. Roman pokazał. Nas tak się ocenia, że jest strzał życia. No, myśmy Romana brali, on takiego ale strzela po prostu. Strzelał w Barcelony i strzela. Tak samo Forsell nie ma strzałów życia, tylko normalnie. I Kamara ma też bardzo dobre uderzenie. Na razie go nie wykorzystał, chyba z Jagiellonią taki strzał oddał. Czy Kamara generalnie on dobrze gra, dobrze wiosną wygląda, natomiast jego liczby. Liczby. Jeszcze brakuje efektywności. Brakuje mu liczby. No. Ale trener przesunął wyżej, więc On na obronie grał jeszcze, nie? Tam na wahadle. Na wahadle. Więc teraz po prostu grając w ofensywie liczymy, że da nam te statystyki, bo tego potrzebujemy i to na Kamarę bardzo liczymy, że on też dołoży, bo piłkarz jest niezwykły, to już wszyscy w Polsce wiedzą i tak jak mówię, to ogromny potencjał. Wczoraj się z prezesem tego klubu też nie będę akurat spotkaliśmy się krótko to powiedział, czy nas stać na Kamarę, bo ten nie słyszałem tego wprost od prezesa Jagiellonii, ale koledzy mówili, że też on się tam po prostu marzył, bo takim Kamarze i także no to jest zawodnik, który jeden na jeden pojedynek potrafi z przodu wygrać i robi różnicę. Forsell, Kamara, minusy? Gdzie braki? Nie, wszyscy wiedzą kibice, więc ja nie lubię nigdy negatywnie się wypowiadać, ale dajmy szansę. Oczywiście są, no mamy najmniej strzelonych goli i najwięcej straconych, więc nie, najwięcej wniosków. Nie mamy straconych obok Sosnowca, ale to już więcej wniosków nie trzeba. Mogę powiedzieć, że silny środek mamy, nie? Czyli ta trójka Augustyna, Borka, Santana to jest po prostu taki nasz trójkąt, który potrafi, trochę żałuję, że my się ten piąty mecz i oni już zmęczeni byli teraz w tym meczu z Arką Gdynia, gdzie w którymś momencie puściliśmy ten środek w drugiej połowie bardzo mocno. W pierwszej połowie, dopóki mieli siły, to jak gdyby ta przód nie funkcjonował, ale środek jak gdyby były odbiory i była gra i mamy dobry środek. I myślę, że ten środek to w tym kształcie to spokojnie jest na czołemice w tabeli i on nam trzyma mecz często cały, bo to, że rywal nie dochodzi do sytuacji, to często jest tak, że nie przychodzi przy tym środek. Zresztą Santana, jeśli chodzi o statystyki odbiorów, no to jest absolutnie top ligi i dodatkowo inne statystyki, które w środku, to ciekawostkę mogę powiedzieć, że też na obserwacji jego zapisywały się dwa kluby Szwajcarii czołowe, nie? Absolutnie topowe, które chciały tam zobaczyć, więc skąd go czy nie środek, a ten top taki, gdzie to są już kluby naprawdę duże i chciałoby gdzieś Santany. Nie znaczy, że Że będzie obserwowany. Nie znaczy oczywiście, że on jest w jakimś takim mocnym zainteresowaniu, bo to naturalne, że ktoś po prostu. To, ale byśmy ciekawi, że może Kamara, nie Santana, jest statystyki jego z Interscouta, które tam pojawiają się, są ponadprzeciętne i wszystkie kluby już takie powiedzmy, które drenują, szukają tych rynków, nagle się wyświetli i chcą go zobaczyć. Więc to Augustyniak, to jak jest w formie, no to myślę, że to absolutnie czołowy nasz pomocnik środkowy. Bez dwóch danych. I dochodzi uniwersalny, tak. Borja Fernandez, który miał lepsze suplementy, dochodzi teraz do tego i bardzo dobry mecz
mecze ostatnio, więc ten środek mamy bardzo mocny. Natomiast no, trzeba szukać efektywności i z przodu. Panie Andrzeju, sporo nazwisk hiszpańskich padło w Pana poprzedniej wypowiedzi. Moje pytanie w kontekście zbliżającego się okienka transferowego. Rozumiem, że dalej będziecie penetrować głównie ten rynek hiszpański. No mówmy się, na tym rynku relacja jakości do ceny jest bardzo pozytywna, stąd tylu Hiszpanów w naszej ekstraklasie. My jesteśmy tego najlepszym przykładem, że naprawdę potrafią dać nam dużo jakości. Pamiętamy jeszcze o Marquitosie, któregośmy stracili ze względu na kontuzję. Jest Santana, jest Kamara, jest Roman. Także, no, Roman, czy dopiero pokaże. To jest dobry kierunek? On będzie latem kontynuowany? Czy będzie kontynuowany latem, natomiast trzeba sobie powiedzieć, też inni obserwują, widzą i będziemy mieli konkurencję na tym rynku coraz większą i my też obserwujemy inne rynki. Także Marku by był teraz w Mińsku, odwiedzał kluby, tam chcemy nawiązać tam współpracę z klubami Białorusi, więc będziemy się otwierać też na inne rynki. Bardzo mocno też penetrujemy te rynki wschodnie. Także to jest tak, że no chcemy być obecni wszędzie, bo taki klub jak nasz to może pozyskać piłkarza wtedy, kiedy ktoś silniejszy nie złoży mu oferty. Jak jest zawodnik dobry, no to zainteresowanie wzbudza i więc będziemy dalej jak gdyby szukać, ale no, na rynek hiszpański o tyle dla nas dobrym rynkiem, że mamy tam kontakty, dobrze nas znają. Hiszpanie jednak są promotorami, oni niechętnie opuszczają Hiszpanię i zawsze ich trzeba namawiać i on wtedy sobie zadzwoni do Marquitosa, zapyta, kto jest lepszy. Po rekomendacje, tak. Tak, po rekomendacje. Zobaczył Kamarę, to są już takie nazwiska rozpoznawalne w Hiszpanii i to tam ułatwia prowadzenie tam poszukiwań. Zbudowana marka. Menadżerami też, oni są zadowoleni, ci piłkarze są zadowoleni, menadżerowie też, z którymi kooperujemy, też są zadowoleni i rozmawiamy. My się wywiązujemy ze wszystkich zobowiązań naszych, nie płacimy dużych prowizji menadżerskich, ale płacimy na czas, więc to też jest ważne, bo to doświadczenia tych menadżerów z Polski były różne. Także w związku z tym no, mamy już swoją renomę, zresztą tak się buduje też długoterminowo klub, że buduje się tą sieć kontaktów, tą renomę, ale będziemy szukać, mamy też już wyselekcjonowanych piłkarzy też z innych regionów i jesteśmy takim klubem, że musimy tą listę mieć długą, bo tak jak mówię, no nie jesteśmy w tym pierwszym wyborem dla dobrego piłkarza. Ściągnięcie Kamary do Legnicy to jest taka pana perełka? Transferowy majstersztyk? Myślę, że Forster jednak bardziej, bo to tak jeszcze trzeba było tych trenerów przekonywać. Tak, właśnie, potem jeszcze jego odejście i powrót. Z drugiej strony Forster nie ma w CV Barcelony. Tak, no, takich, no na pewno. Medialnie poszło do sprawy, na pewno zdecydowanie bardziej w przypadku. Na pewno no, to jest tak, że piłkarz, który grał w Barcelonie oficjalne mecze, czy w polskiej lidze grał zawodnik, który w oficjalnym meczu Barcelony występował. Czyli taki strzał. Także na pewno tak. A w nawiązaniu do Forsella, widział Pan życzliwą rozmowę w szatni trenera Probierza z Forsellem? Tak, widziałem. Miejmy nadzieję, że się... Pan trener i wiceprezes Probierz tutaj nie szykuje comeback. Nie myślę, że nie, że to Forsellowi do Krakowi. W pewnym momencie sezonu jeszcze w trakcie rundy jesiennej Krakowia łącznie miała mniej bramek niż sam Forsell. Był taki moment sezonu, ale to już przeszło się. Panie Andrzeju, ostatnie pytanie personalne. Co z tym Sosłanem Dżonajewem? Bo my tu z Pawłem jesteśmy bardzo wielkimi kibicami tego rosyjskiego bramkarza i nie możemy się doczekać na debiut. Znaczy, no, trener, był taki moment, kiedy mieliśmy problemy z bramkarzami. Zadzwonimy do telefonu. Do trenera. I Dżonajew wtedy mówi, że nie jest gotowy. Nie? No i wszedł Anton. Wszedł Anton, a on zaczął dobrze bronić. No właśnie, i po prostu jak Anton zaczyna dobrze bronić, to Dżonajew dla niego to dobrze działa, ale... Ale no, trener jest bardzo sprawiedliwy wobec zawodników i tak długo jak Anton daje radę w tej bramce, wiadomo jakie cele mamy, to nie chcę tego Dżonajewa wprowadzić. I zobaczymy, no, jest sportowa rywalizacja między panami. Co prawda, że Dżonajew przyszedł tutaj z myślą o tym, żeby... Będzie grał. Że będzie grał, no ale musi też wygrać tą rywalizację, nie? To jest dlaczego my męczymy temat tego Dżonajewa? Żeby nie było, że się czepiamy. No, generalnie, jeżeli taki drugi po Kamarze... No głośne nazwisko, transfer medialny, jeżeli chodzi o...
o jakby liczbę kresek na skali. Ale chyba nawet więcej nazwiska, od Kamary, to takie tłuste nazwisko. Kamara to musiał powiedzmy o połowę zrezygnować z zarobków, no bo jednak on był piłkarzem Reder w Barcelonie, a Jana w Rubiniu Kazań zarobił 1,5 miliona euro jeszcze w tym roku kontrakt rozwiązują, więc zupełnie inny świat, inne pieniądze. I u nas myślę, zarabia 7 000 euro miesięcznie. No nie powiem ile, ale wbiście się w siatce płac, nie? I nie przekracza po prostu tej siatki. Nie jest kominem w szatni. Nie jest kominem, bo nie mamy kominów, to też jest zasada, którą mamy dobrą atmosferę w szatni, pilnujemy i to jest trochę ograniczenie, bo niektóre kluby tak nie działają. Natomiast my tak działamy, że my nie ściągniemy piłkarza powyżej jak gdyby pewnego standardu, bo mamy dobrych zawodników, oni się godzą na promocje, na takie wynagrodzenia inne, nie możemy nagle wziąć i ściągnąć zawodnika, który będzie dwa razy więcej zarabiał, bo to nam zakłóci dyscyplinę budżetową, a potem spowoduje, no, że siatka płac nam wzrośnie powyżej tego poziomu, który jest bezpieczny dla klubu. Więc to są nasze uwarunkowania czy ograniczenia. Uważam, że takim najbardziej spektakularnym transferem to Czalajew jest, bo to jest... Tak, się zgadzamy, ja z który przyszedł i był taki moment, że przypomnijmy, najlepszy bramkarz rosyjskiej ekstraklasy 2016. Tak, i pod rok później został najlepszym piłkarzem Rubinu Kazań. To nie jest przecież silny zespół. Nawet ktoś mu zrobił zdjęcie, pokazał, no, rok temu w Mediolanie bronił tam w Lidze Europejskiej, a teraz po prostu grzeje łapę w miedzi. Ale też czyli możemy być spokojnie utrzymani w tej ekstraklasie. Znaczy, no, na pewno mamy... podejmowaliśmy takie decyzje na bramce, więc myślę, że spokojnie możemy być. Bo w momencie, kiedy coś się dzieje, od razu wchodzi Janajew i tutaj możemy być myślę o obsadę tej pozycji kluczowej, ważniejszej. Także najważniejsze dwie pozycje zawsze w drużynie, bramkarz i napastnik. No, bramkarza mamy, napastnika, ale mamy Forsella, to trochę tury kompensuje nam. Kończąc ten temat transferowy, może Maćku, jeszcze mogę. Czyli taka sytuacja, że znacznie tańsi są dobrzy piłkarze z zagranicy niż wybijający się, utalentowani młodzi piłkarze narodowości polskiej. Taka sytuacja jest wciąż aktualna i nie ma perspektyw na to, żeby to się zmieniło. Znaczy, no, bo pan zresztą uważa, że to jest trochę patologia naszego rynku? Ale znaczy, przede wszystkim to zacznijmy od tego, że młodzi wyjęci się Polacy są drodzy w sensie transferu, bo musimy zapłacić za takiego piłkarza, a nas nie stać. No, mamy budżet, jakbyśmy chcieli płacić, oczywiście za jakichś młodych piłkarzy też jest tak, że nie płacimy. No, na Augustynia kosztował kilkaset tysięcy złotych, więc w naszych tych realiach, ale to mieliśmy klauzulę taką, więc mogliśmy to za te kilkaset tysięcy, trochę wyższa kwota niż podawały media. Mówiłeś o cenie 250 tysięcy złotych. Wyższa kwota była za ten, ale to jest taki poziom, gdzie my możemy zapłacić. Natomiast za te pieniądze z ligi niższej zawodnika bez kontraktu się raczej nie kupi i w związku z tym to już dalej prowadzić dyskusję. Oczywiście my szukamy piłkarzy, był wszyscy wiedzą o tym Atletnickiego, poszedł, wybrał Lech Poznań, nie ma się co dziwić, ale jest, także tak jest, piłkarze są tańsi, bo przede wszystkim są za darmo. To jest dwa prowizje menadżerskie, no to zagraniczni menadżerowie kosztują mniej po prostu niż polscy, zdecydowanie mniej, więc po prostu... To jest ciekawostka. O prowizjach przed tygodniem rozmawialiśmy z Tomkiem Wysiło i poruszaliśmy temat rankingu, który został niedawno opublikowany. Bo mi wypada całkiem pozytywnie. Że mniej niż miejsce tego Wisła Kraków wydała w minionym roku. W ogóle nic nie będzie mogła na nic wydawać, w sumie to proszę mi, żebyśmy wydali, ale tak my po prostu... Ci menadżerowie tutaj legitymnie nie zarobią. Nie, no tak. Zarobią. Mamy sporo za kwotę, jest kilkaset tysięcy, także uważam, ale że naprawdę. Ale nie tylko Wisłokraków. Ale już abstrahujmy, nie mówmy o patologiach. Normalnie kilkaset tysięcy złotych, które wydaliśmy na menadżerów. To jest dobre wynagrodzenie dla menadżerów. I tak i w Europie, a ponieważ mamy dużo zawodników z zagranicy, to płacimy zagranicznym agencjom i one po prostu mają inne stawki niż i wszystkie strony są zainteresowane. Wszyscy są zadowoleni. Więc jak gdyby nie jest wykluczone, że przy tych niektórych klubach też trzeba sobie powiedzieć, że przy sprzedaży to jest tak, że czasami trzeba dać wysoką prowizję, żeby na jakimś rynkownika oplasować i myśmy też jak gdyby jesteśmy na to przygotowani, więc w którymś momencie to może nam wyskoczyć od transakcji i transferu sprzedaży, ale rzeczywiście uważam, że kluby wydają za dużo na menadżerów, my po prostu to pod tym kątem pilnujemy, bo wydatki na menadżerów mam więcej na ich pensje i to jest ważne, a przyzwyczailiśmy już menadżerów do naszych stawek, oni wiedzą ile płaci mieć. I po prostu nie ma tutaj przedmiotu dyskusji. Wiedzą, że też płacimy na czas, w miarę, to też jest tak, że więc
na tym rynku poruszamy się, sprawnie i menadżerowie z nami w całej Europie współpracują. Też. A o jakich, o kwocie jakiego rzędu możemy rozmawiać w przypadku negocjacji na temat sprzedaży Juana Camary? To są setki, znaczy, ja przede wszystkim to są setki tysięcy euro, czy, znaczy, no, czy milion, dwa? Znaczy, no to jeszcze są poważne kwoty na pewno, natomiast... Bo to jest zawodnik tak wyceniany. Tak, tak. Natomiast to jest zawodnik na pewno wyceniany, chyba nawet wycena jego na temat Fenerbahce jest niższa niż wartość rynkowa, chociaż najczęściej to jest odwrotnie, to mocno. Natomiast nie chcę o tym myśleć, bo bym chciał, żeby Camara jeszcze pograł rok w Legnicy. To byłoby najlepsze rozwiązanie. To by najlepsze rozwiązanie. My nie musimy sprzedawać Camary, bo mamy budżet rozsądnie prowadzony. Natomiast no, mamy też umowę z zawodnikiem, z menadżerem i ja uważam też, że dla jego rozwoju dobrze, żeby on już taki sezon zagrał, że on strzelał brałki, był bohaterem tej ligi. I odszedł wtedy, to wtedy dla niego i dla nas lepiej, bo ale też i on dostanie lepszy klub, lepszy kontrakt. Natomiast no, musimy szanować też jego zdanie, będziemy z nim rozmawiać po sezonie po prostu. Na pewno te bogatsze, lepsze kluby się zgłoszą z Polski, bo już się zgłaszają, więc to jest fakt. I zobaczymy, i podejmiemy decyzję, ale nie chciałbym w tej chwili na ten temat rozmawiać, bo tak jak mówię, My będziemy jednak go próbować, tak jak zazwyczaj namówić, do pozostania, tak żeby jeszcze ten rok pograł. Oczywiście jest jakościowo innym piłkarzem i też jesteśmy przygotowani na to, żeby ten aspekt finansowy z naszej strony był wobec niego i zobaczymy, nie? Ale stwierdzi, chce się rozwijać, iść dalej do przodu. No to przecież nie ma problemu, bo to w jego miejsce będziemy ściągać kogoś innego. Mamy listę bogatą i w zeszłym roku, gdybyśmy mieli trochę lepszą siatkę płac, to też dostęp do tych piłkarzy byłby lepszy, także będziemy to podnosić i myślę, że będziemy potrafili znaleźć zawodnika, który teraz obserwowaliśmy piłkarza w Realu Madryt, miał oficjalny mecz na przykład, nie? I gdzieś tam gra, także też w drugiej lidze, tak jak Camara, ale jednak widzimy, że nie ta jakość, także to chyba odpuścimy. Natomiast no, są zawodnicy, którzy tam się ocierali o te duże kluby i będziemy do wzięcia po promocyjnych testów medycznych zawodnik nie przeszedł. U nas Hiszpan latem, który w Atletico Madryt w 18 siedział na ławce chyba 3-4 razy u tutaj tego Atletico w pierwszym zespole. Simone. Tak, u Simeone, więc jak gdyby był spór, ale jednak nie zdecydowaliśmy się po takim testach medycznych. Także to są zawodnicy już, no, którzy nieprzypadkowo gdzieś tam trafiają. Jednej z najlepszych, jak nie najlepszej. Do osiemnastki, no, nie? I do osiemnastki to nie. No na ten temat nie dyskutuję. Więc jak gdyby nie będzie Camary, będzie inny zawodnik, ale na pewno chcielibyśmy, żeby jeszcze taki miał sezon, kiedy postawi kropkę nad i, nie tylko wrażenia artystyczne, ale jeszcze tak dołoży po prostu dołoży, tak. Efektywność, bo no to jest wielki piłkarz i ja myślę, że to będzie piłkarz taki, który no, zrobi karierę. Panie Andrzeju, wiemy nie od dziś, że jest Pan inaczej, że Akademia jest Pana oczkiem w głowie. Jak zatrudniał Pan Marka Śledzia w roli dyrektora, użył Pan takiego określenia, że 30% ogólnego budżetu to budżet Akademii. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy, proszę mi powiedzieć, w przededniu jakby tego wymogu z młodzieżowcem w Ekstraklasie, tak? Czy to gdzieś będzie kompatybilne? Przed rok nawet mieli więcej niż 30%, natomiast teraz może mamy lekko poniżej, bo pierwszy zespół jest, ale tak, no to budżet Akademii musi rosnąć, bo Akademia ma swoje potrzeby jeszcze i ciągle nam brakuje na rzeczy, na których chcielibyśmy, żeby ta Akademia funkcjonowała czy jała, ale tak, to jak najbardziej w takim miejscu jak Legnica, to docelowo to musi być prawna akademia, która dostarcza zawodników do pierwszego zespołu. Taka jeszcze nasza nie jest, natomiast no, pracujemy ciągle na tym, żeby... Ponieważ kiedy zacznie dostarczyć? No właśnie. Bo tak, myśmy tak trochę z Maćkiem tutaj przed programem poanalizowali. No to, znaczy, to była krótka analiza. Od 2011 roku no Akademia na razie nie dostarczała żadnego zawodnika do pierwszego. Znaczy dostarczamy zawodników na poziom trzeci, teraz już drugiej ligi. Trzeci, drugi. Ale nie takie są oczekiwania środowiska. No tak, ale kiedyś nawet nie było tego. Nie? To trzeba sobie kiedyś nie było tego. Nie było tak, tego. Ale... Więc ta Akademia rośnie. Sobie dać sprawę z barier, jaką my to mamy w Akademii. To jedną barierą jest to, że my nie mamy najlepszych talentów tutaj do Nowego Śląska, no bo te idą już od lat do Lubina, to jest system kadr wojewódzkich, najlepsi, którzy tam idą z Dolnego Śląska, nie trzeba ich specjalnie selekcjonować, po prostu idą od razu do tych lepszych klubów i u nas zostaje jak gdyby drugi, trzeci rzut. Druga rzecz, no to
mamy tą Akademię z Lubina, która działa prężnie i lepiej na dzisiejszy. To Akademia, która jeśli chodzi o dogonienie w infrastrukturze, to brakuje nam kilkudziesięciu ładnych milionów. Jeśli chodzi o budżet taki, to teraz rozmawiałem z prezesem Zagłębia i tak dawno 10,5 miliona budżetu. Nasz podchodzi po 4,5 i to się przekłada na... 10 milionów budżet Akademii? 10,5 Lubina, tak. To się przekłada na pensje, na szereg rzeczy, na których nas po prostu... inna galaktyka trochę. Niestety jest na dzień dzisiejszy i inny ten poziom, a jak gdyby oni dostarczają do ekstraklasy. No i teraz my... Żebyśmy skoczyli na ten poziom, to trzeba ciągle inwestować w infrastrukturę, w lepszą kadrę. W tej chwili jeszcze poziom płac u nas jest taki, że jeżeli Lubin chce, to po prostu bierze i nie ma dyskusji. I to też trzeba mieć pod uwagę. To jest inny świat. Ja też mam klub szachowy w Wrocławiu i szachy. Oczywiście nie jest prosto zdobywać sukcesywnie mistrzostw 10 lat, 150 medali mistrzostw Polski, juniorów w różnych kategorii wiekowych, kilkanaście medali mistrzostw Europy, świata. Nie jest prosto, bo to po prostu też w szachach to też jest tak, że ten świat inwestuje mocno. To są kraje, które bardzo mocno inwestują w szach. Nie ma problemu, żeby wychować zawodnika. W piłce już jest problem, bo każdy utalentowany zawodnik to no, jest rozchwytywany. To ci piłkarze, którzy teraz się pojawili u nas na treningu pierwszego zespołu, to co tydzień tych menadżer uderza, dzwoni, różny, przysyła. Myśmy mieli kilku zawodników, którzy mieli możliwości gry w pierwszym zespole, mieli talent i czasem to uczciwie powiedzieć, że kwestie pozasportowe odgrywają wtedy rolę, no bo jak zawodnik zamiast trenować, pracować, to się godzinami z rodzicem, menadżerem zastanawia, gdzie on ma grać i za ile, nie, a ma 17 lat, no to i to za chwilę się gubi, nie, jak to pierwsze pieniądze. Panie Maju, moje pytanie właśnie było pod tym kątem, czy my już jesteśmy jako Akademia przygotowani, żeby no właśnie wypuścić kogoś do tej pierwszego drużyny od nowego sezonu? Mamy Makucha, który teraz się zaczyna wypożyczony, tak, ale jak gdyby wypożyczony, ale traktujemy go jako powiedzmy... Tak, bo prowadzony jest indywidualnie w Akademii i w związku z tym po prostu no to jest... Tak, są jakieś inne nazwiska w orbicie zainteresowania? Jest Adamski, to znaczy... Musimy zobaczyć też, jak ta Akademia się rozwija. Czy ona się rozwija za wolno, to wiemy to wszyscy. Nie będę tego ukrywał, że ten. Ale też trzeba sobie powiedzieć, że ograniczenia są. O których pan przed chwilą wspomniał. Ale lidera nie było też. Nie? No, z Markiem Śledziem nie wyszło, różne były powody, inaczej pan Marek. No to jest moje pytanie. Czwarty dyrektor od 2011 roku. Tak. Co jest na rzeczy, chciałem zapytać, no bo to jest niepokojące. Moje dziecko grało w Akademii, a nie ukrywam, że taki okres prosperity z punktu widzenia rodzica. Dla mnie to był okres Janusza Kudyby, później przyszedł pan Marek Śledź, który cudownie opowiadał, ale troszeczkę relacje z rodzicami przede wszystkim zostały gdzieś tam, można powiedzieć, bardzo mocno zaburzone. No i później takie bezkrólewie, teraz mamy czwartego dyrektora, życzmy mu jak najlepiej. Jaką stronę to... Proszę zobaczyć, ilu trenerów mieliśmy w pierwszym zespole, zanim się pojawił Nowak. Jest po prostu, no nie ma fachowców, nie? Znaczy, ma pan w Polsce fachowców, który rozwinął Akademię do poziomu, bo oczywiście każdy pokazuje, że Legia kogoś sprzedała, ale proszę zwrócić uwagę, pojedyncze piłkarze dostają największe talenty w Polsce, bo albo idzie za granicę, taki, albo do Lecha, do Legii, to Lubin to już dostaje, gdyby drugi rzut, my to dostajemy trzeci, nie? Oni, ale ten najlepszy, mają najlepszy, kto by tam nie był dyrektorem Akademii, to oni kogoś od czasu do czasu wypuszczą. Ale co oni tą Akademią wygrali? Jak Slovan Liberec miał dobry rocznik w Akademii, to w ćwierćfinale Ligi Europy zagrali. Nie? Tam oczywiście mieli trochę z zewnątrz piłkarzy, ale powiedzmy swoją młodzieżą przeszli grupę jak burza, chyba kogoś, nie wiem, czy tam jakiś włoski grup po drodze grali. I potem sprzedali. To jest dział sprawiedliwości Akademia. U nas nie ma. Po prostu wszystko tworzymy, ucząc się od zera. Mamy słabą też infrastrukturę, to trzeba sobie powiedzieć, że też w Legnicy nas czeka, bo to już powstają te akademie, 80 milionów Legii, 80 milionów Krakowie na swoją akademię, 20 kilka milionów Jagiellonia, byłem tam akurat, prezes Kuleszek pokazywał, budują. Także budują, więc to się wszystko w Polsce tworzy, tworzą się też specjaliści, fachowcy i my też no, nie mieliśmy lidera, który chciałby rozwijać tę akademię tak, jak sobie to wyobrażamy, bo też no, inaczej trzeba rozwijać akademię w Legnicy, inaczej w Lubinie czy w Poznaniu, bo to na innym materiale się pracuje, więc no, ale wydaje mi się, jak spojrzymy na trzecioligowy zespół, który spojrzymy na średnią wieków tego zespołu, no to jak awansowaliśmy do trzeciej ligi, to mieliśmy tam kadrę pod wymóg młodzieżowca w zasadzie tam dwóch, trzech. Teraz mieliśmy mecz gdzieś z samymi młodzieżowcami w składzie, gdzie gramy też juniorami, jest kilku juniorów w składzie. Ci juniorzy obniżają też nam te drużyny, ale mamy i daje radę ten zespół, który jest dużo młodszy. Także
I z tego teraz z tych różnicy seniorów mamy kilku i zobaczymy. Jeśli chodzi o przyszły sezon, to z Akademii pod kątem pierwszego zespołu, no to trzeba powiedzieć, że Makuch jest takim zawodnikiem, który jest... Opcja pierwszego wyboru. Znaczy ja nie wiem, czy on w tej chwili w hierarchii napastników w ogóle nie jest na pierwszym miejscu. To trzeba zapytać trenera, ale zdaje się, że trener mi mówi, że żałuje, że go nie wpuścił. No, znając formę Fabiana Piaseckiego. Wiem z tego, że go nie wpuścił. Chyba żałuje tego, bo już tak myślał o tym, a w Gdyni to prawda był krótko, ale tam no, kilka razy z dobrej strony się pokazał, więc nie wiem, czy w ogóle nie wybaczymy Sosnowcy. Więc zawodnik, który już wchodzi. Adamski zobaczymy, jak się będzie fizycznie rozwijał, ale to jest taki zawodnik, który jest którego zainteresowany trenera. Jest kilku innych młodszych, których trener, dyrektor Akademii prowadzi specjalnym programem pod koniec czerwca, pod koniec maja ma pokazać trenerów pierwszego zespołu pod kątem właśnie ich, że to się oni grają przede wszystkim w trzeciej lidze. Mamy ten projekt podejmiecie Brazylijczyków dwóch, którzy po prostu są z tej Akademii i którą kiedyś Aleksander, jakiś taki zawodnik był kiedyś w Brazylii. Tak. Wspominaliśmy go sobie. Jest to ta sama grupa, która kiedyś Paulinio sprowadzała i jak do UKS-u i ja kiedyś zapytałem o to, co oni na to się zmarnowali Paulinio w UKS-ie i jak gdyby nie poznali się na to, to państwo się mogą domyślać, że wiele przekleństw w takich różnych językach usłyszałem na temat polskich działaczy po prostu. No, bo Paulinio na Gruz Arena w Łodzi. Mieli Paulinio i stwierdzili, że tam nic z niego nie będzie piłkarsko. Polscy trenerzy, że nie nadaje się do futbolu. Ale mamy dwóch i jeden to rzeczywiście za chwilę go miniora. Obyśmy nie popełnili błędu UKS-u. Tak, już nie, tak. I to także też ten rynek, bo tam już bardzo szczęście trzeba szukać. Nie? Czyli trzeba mieć piłkarza zaklepanego, kończy 18 lat, pakuje się go w samolot i przyjeżdża. I to tak, Krakowie tak robi, my też tak tam robimy, że już po prostu szukamy tych rozrynki będą. No i nasi zawodnicy i zobaczymy. Natomiast już ten zespół trzecioligowy, który jest, on już jest zespołem młodym. Nie wiem, czy my z Lubinem w ogóle nie prowadzimy w Junior Pro, jakbyśmy w rezerwy Miedzi czy Zagłębia, bo teraz pieniądze za to będziemy dostawać w trzeciej lidze, to nie wiem, czy my nawet nie jesteśmy przed chyba, nie? A tam się punkty dostaje dla wychowanków właśnie w trzeciej lidze, więc to w ogóle jest jakiś ewenement. I oczywiście to wyniki obniża sportowe poszczególnych tam, tych juniorskich. Jest najważniejsze, no ale tych jak 4-5 zawodników gra w rezerwach, to nie gra, tak, nie gra w juniorach i wtedy tam nie mamy jeszcze takiej ilości, takiej szerokiej kadry, żeby wszędzie gdzie były te wyniki, więc one są lepsze, ale gdzieś tam brakuje. Ale to jest kierunek, musimy inwestować w akademię, bo za parę lat to jeżeli chcemy się rozwijać jako klub, to chcemy mieć lepszych jeszcze krajowców za lepsze pieniądze, ale chcemy mieć ich mniej i chcemy mieć po prostu nie polskich piłkarzy, których będziemy kupować z innych klubów, bo na to nas nigdy nie będzie stać, tylko chcemy mieć swoich i to jest kierunek właściwy. Natomiast no, nie będziemy wystawiać zawodników, którzy są nieprzygotowani i do tego, bo takich do tej pory szkoliliśmy. Mamy jeszcze Stasiaka w drugiej lidze, który w Stalowej Woli ostatnio był kontuzjowany. No, tak. Ale dobre chyba zbiera, znaczy wiem, że dobre recenzje zbierał, natomiast wiem, że zimą była oferta Rakowa w czasach za niego, więc no to na pewno chłopak, który gdzieś tam już został zauważony i zobaczymy, jak będzie wyglądał, czy to już taki czas jest pod ekstraklasę, ale też nie ukrywamy, że mamy jeden atut, jeśli chodzi o młodzieżowca. My go nie mamy, tego młodzieża. W związku z tym, jak teraz negocjujemy z menadżerami, zawodnikami, którzy są dostępni, to ci zawodnicy patrzą na jedno. Czy będą tu grali, z kim będą rywalizować. I w związku z tym nie będzie problem z tym, żebyśmy wartościowego młodzieżowca pozyskali. No właśnie, bo wprowadzenie tego wymogu młodzieżowca w ekstraklasie, to też jest jakiś atut, tak? Bo chyba będzie łatwiej pozyskać tych młodzieżowców. Tak, młodzieżowca, tak no bo, będzie zdecydowanie. Tak, bo taki chłopak chętnie przyjdzie, no bo będzie miał szansę. Zobaczy Legia, z kim rywalizuje, Lech, kim rywalizuje, Myślenica, z kim rywalizuje. Nie? No, także tak. I prowadzimy takie rozmowy i w tej chwili z tych zawodników, nawet pierwszoligowych, którzy się wyróżniają w pierwszej lidze, gdzie zawsze przegrywaliśmy z klubami, to teraz mamy dwóch takich zawodników, którzy tam się ten, to są zainteresowani tutaj, no bo patrzą, z kim będą rywalizować. Umówmy się, oni trochę będą po takim kloszem, prawda? Bo tak jak w pierwszej lidze, pamiętamy. Jedno miejsce dla młodzieżowca musi być i to ja też łatwiej grać. Przeciwny zapisowi w młodzieży, że mówiłem o tym, żeby równać wiek młodzieżowca z pierwszą, drugą ligą, bo to jest bez sensu. Natomiast rok starszy to jest idealne rozwiązanie, bo wtedy z pierwszej, drugiej ligi w naturalny sposób chłopaka ogranego się bierze do ekstraklasy. Także tą pierwszą, drugą ligę mocno monitorujemy i myślę, że jesteśmy w stanie, czy na pewno jesteśmy w stanie tych zawodników
tutaj się wzmocnić, ale też nie ukrywam, no liczymy tutaj na naszych, nie? No bo to jest, są już chłopcy, którzy dają radę w trzeciej lidze. Jakiś był czas, że ten trzeciligowy zespół, tam nie puściliśmy połowy z pierwszego składu, to on dostawał w każdym meczu. Teraz po prostu, czy tam grają zawodnicy z pierwszego zespołu, czy nie, to po wynikach nie widać, bo po prostu oni sobie sami, nawet tę kontuzję Marcin Garuch złapał, czy Mateusz Zatwarliński, którzy stabilizują na ten skład, to i tak ten zespół punktuje, także to jest ten postęp. Panie Andrzeju, a co z bazą? Bo poruszyliśmy już ten temat. Wojtek Łobodziński, który był naszym gościem, jak go spytaliśmy o akademię, powiedział, że mamy doskonale wyszkolonych trenerów. Top naprawdę international level, ale baza, tak? To lotnisko dla Cepelinów na Świerkowej i jeden stadionik w parku, troszeczkę mało, tak? Jak na 100-tysięczne miasto. Oczywiście, że mało. To tak jak powiedziałem, w stosunku do Akademii Zagłębia czy innych akademii, jesteśmy o kilkadziesiąt milionów do tyłu i to jest taki element, który na dzień dzisiejszy na takie rozwiązanie nie stać, ale w przyszłości po prostu to myślimy o tym. Będą jakieś spektakularne transfery. Myślę, że doczekamy takich czasów, będzie ten budżet większy, będziemy mogli i spokojnie tę bazę rozwijać, bo no, ona jest ciężka, ale jest i jak gdyby nie jest tak, że nie ma gdzie teraz. No, rzeczywiście, jeżeli chcemy szkodzić lepiej, to musimy mieć lepszą bazę i już nie tylko nawet treningową, to jest element naszym powiązany. Musimy mieć, musimy mieć lepszą bazę od internatu bursy po boiska treningowe. Chcemy profesjonalnych zawodników szkolić, musimy mieć tutaj zdecydowanie lepszą bazę i będziemy w to inwestować. No to jest jak gdyby taki w tej chwili najmniejsza rzecz. Ale to są dalekosiężne plany, czy tutaj już koncentrujemy się na następnym sezonie, jeżeli można... Jeszcze plany dalekosiężne, bo dalekosiężne. Jak gdyby, no, w tej chwili to najważniejsze to jest jednak ciągle dalej pierwszy zespół, bo on nam zapewnia źródła finansowania, zapewnia nam transfery, zapewnia nam też publiczność, kibice chcą przychodzić wtedy, kiedy zespół wygrywa tutaj. To ma fajną atmosferę na stadionie. Przecież się okazuje, że nawet jak przegrywa, to też chętnie przychodzą. Patrząc na frekwencję w tym sezonie, która jest, umówmy się, świetna. Tak, biorąc pod uwagę to, że czasami tych kilku meczów zagraliśmy słabszych, to kibice nie odpuścili, wybaczyli i pomagają bardzo dobrze. I tę atmosferę na tych meczach takich, czy z Lechem Poznań, czy z Krakowem, no mieliśmy fantastyczne. Jest lepsze. Nawet na stadionach, gdzie 2-3 razy więcej ludzi w Polsce, my mamy tę atmosferę dużo lepszą i to też się przekłada na wizerunek klubu, na to, jak nas postrzegają. Zapewne na to, jak tam widzą, bo to jest też element taki, że są kluby, które się lubi, są kluby, które to naturalna rzecz człowieka, ludzka i też obserwujemy. Nie mamy prawa narzekać na to, jak jesteśmy odbierani w ekstraklasie i jak jesteśmy traktowani przez to, że no, tu jest po prostu fajna atmosfera. Mamy coś, czego nie ma żaden klub w ekstraklasie, sektor kibica rodzinny. To jest po prostu to, co robi Krzysiek Piotrowski, to chapeau bas. Tak, właśnie na ten temat poruszali. Właśnie, że pamiętam, z Tomkiem Brusiło chyba, tak? Cóż, będziemy powoli. Ja mam jeszcze na koniec pytanie o akademię, bo wiem, że ja troszeczkę działam w tej akademii od 3 lat i widzę prezesa, że również się bardzo mocno zaangażował. Mówisz o klubie biznesu. O klubie biznesu, tak. Jaka jest perspektywa, jakie są plany co do klubu biznesu, tak pokrótce, prezesie? Znaczy, no chcemy rozwijać tutaj, mamy ekstraklasę i chcielibyśmy... Trzecia noga, tak jak pan prezes? Tak, chcielibyśmy mieć tą trzecią nogą, to jeszcze jest droga do tego daleka, ale ważny projekt, ponieważ integruje to też środowiska tutaj biznesowe, lokalne. Chcielibyśmy, żeby te firmy się angażowały jeszcze bardziej tutaj w Myślenicę, bo to myślę, że warto. I tak jak rozpoczęliśmy parę lat ten projekt, się rozwija. Myślę, że trochę mało mamy tych firm takich dużych, które utożsamiają się z Miedzią i na pewno będziemy się starali tutaj większe firmy pozyskać, bo tak jak mówię, to jest tak, że już dokonaliśmy pierwszego kroku do przodu z klubem, możemy robić następne i dlaczego Legnica ma nie słynąć tutaj z piłki nożnej, to jest wspaniałe wydarzenie, rozrywka dla też kibiców, ale też dla przedsiębiorców, możliwości spotkań. Myślę, że ten klub biznesu ma jeszcze duży potencjał do tego, żeby się rozwijać. A tak jak mówię, no to też się w akademię zaangażowałem w różne rzeczy klubowe od czasu do czasu, jest wymagana moja
obecność. No widzimy właśnie prezesa... Nie szło w pierwszym zespole, też częściej się spotykam z trenerem Dominikiem Nowakiem, nawet jak już słyszę, że się macie się ze mną spotkać, to się zastanawia, czy bo to się spotykamy w trudnych czasach, ale to tak jest, że tam, gdzie widzę duży potencjał, no to się angażuje po to, żeby wchnąć, dać więcej energii i jakości w tym, co robimy, bo to jest przedsiębiorstwo, Myślenica, ona potrzebuje tej jakości w wielu obszarach, jak wiele tych obszarów będzie się rozwijać, no to będziemy urosnąć jako klub, a korzyści z tego są ogromne w każdym wymiarze. Świecką tradycją niskiego pressingu stało się już to, że na koniec zadajemy takie bardzo krótkie, konkretne pytania. Kto mistrz Polski? Lechia Gdańsk. Jednak, nie Lechia. Lechia Gdańsk. Chciałbym, tak, żeby po prostu... Kto zostanie? No, chciałby pan? Czy sądzi pan, że zostanie Legia? Zostanie Legia Warszawa. Aha, rozumiem. No czyli typ Legia Warszawa, tak, ale chciałby pan, żeby Legia Gdańsk. Serce kibicem od Śląska, Wrocław jestem przecież. Jasne. Kto zostanie zdegradowany z lotu Ekstraklasy? Nikomu nie życzę, także tego bym nie powiedział. Nie? Także myślę, że poznałem wielu fajnych ludzi, ciekawe zespoły, nikomu nie życzę, ale no... Tak, ktoś musi. Inaczej zapytamy. W tej dwójce nie będzie mieć Legnicy? W tej dwójce nie będzie mieć Legnicy. I trzymamy się tej wersji, trzymamy panie Andrzeju za słowo. Też, my też mocno w to wierzymy, bo nie wierzymy absolutnie w to, żebyśmy mogli spaść. Mamy spokojnie drużynę na to, żeby się utrzymać w lotu Ekstraklasie. To co? Tradycyjny podpis? Tak, panie prezesie, poprosimy. Podpisz na pamiętamy tym, którzy pierwszy raz goszczą na pokładzie niskiego pressingu. Tradycją stało się to, że każdy nasz gość składa autograf na piłce, którą może pod koniec... Może przypomnij datę? Jeszcze datę. Mamy dzisiaj 18. 18. Piłka trafi na aukcję na cele charytatywne. Krzysiek Piotrowski zapewne chętnie ją spieniężny. To przypominamy za każdym razem, bo warto. Jako, że przed nami okres świąteczny, jesteśmy w okresie przedświątecznym, a przed nami święta, chcielibyśmy wam, kochani, złożyć razem z panem Andrzejem Dedeło i z Maćkiem Etwiejem życzenia wesołych, spokojnych, zdrowych, rodzinnych świąt. No i przede wszystkim udanych pod względem piłkarskim, bo przypominamy w poniedziałek. Widzimy się w drugi dzień świąt, 15:30, Miedź Legnica, Zagłębie Sosnowiec, a więc święta z Miedzianką. Myślę, że takie zwycięstwo byłoby taką fajną puentą tych świąt. Tak, na pewno. Tak. Jeszcze raz panie Andrzeju, dziękujemy ślicznie za wizytę w niskim pressingu. Pan Andrzej Dedeo był naszym gościem. Dziękujemy i do zobaczenia już po świętach. Dziękujemy bardzo.